Halo, witam w kolejnym odcinku. Mamy czwartek rano, 6:40. Ja wyjeżdżam z Gdańska załadowany. Wczoraj już załadowałem, rozładowali mnie i załadowali, ale już to było po ciemku. Wszystko ładowane. Więc nie było jak nawet nagrywać, bo to szybko, żeby zabezpieczyć walkę z czasem. Do 22 miałem czas. Wyjechałem przed bramę. No to miałem. Była godzina 21:34. No i dzisiaj 6:35. Ruszyłem. Tak, Daw się z wami przywitał. I już więcej nic się nie będzie odzywał. O mój Boże, ale tarka. Nadal ten czujnik nie jest wymieniony. No tak jest, no. Pozostawię to bez komentarza. Dobrze, te rapasy, no to okej. Okay. No do pasy to masz rację, zapnę. Safety first. No i jadę. 420 km do Kępna. Gdzieś w okolicach godziny 14 powinienem tam być. Rozładować. No i walczyć dalej. No dobra, moi drodzy, co by tu nie przedłużając i nie smęcić, odzywam się gdzieś dalej. No i moi drodzy, jestem już na miejscu prawie. Już wjechałem do Słupi. I zaraz tu uderzamy w lewo. I mam nadzieję, że mnie pozdejmują. Kurna, ciasno tutaj. I do końca ulicy i po prawej stronie. Czy będę zdjęty, czy nie będę zdjęty? Przekonamy się. Dobra, idę się dowiedzieć, co jak. 1:37 later. No i jestem z powrotem. Wiecie co, muszę poczekać chwileczkę. Przyjdzie gościu, zobaczy dokładnie co to za rodzaj szkiełka. Lustra w sumie. No i czy tu będę od przodu wjeżdżał?
tam na halę. No to jest akurat biuro. Czy tymi drzwiami, czy tam od tyłu pojadę? No ale to muszę poczekać na gościa. No dobra, to czekam. I już po rozładunku pędzę na załadunek. 100 km mam na powiat pajęczański. Jadę. Dobra, nie drzyj się, daj spokój. Wkurzam. Na powiat pajęczański jedziemy. Tam dzwoniłem na załadunek i mówi, nawet jakbym za 4 godziny przyjechał, to i tak mnie załaduje gościu. Jakieś wapno będę ładował. I z tym na Skalbimierz gdzieś tam w Świętokrzyskie będę jechał. Więc tak się oto sprawy mają. No dzisiaj załaduję, jeszcze coś bym chciał podjechać. No bo wypadałoby. Dobra, ja muszę tu spojrzeć w mapę, bo troszeczkę tu poleconym skrótem jadę. I żebym nie popierdzielił czasem. Załadowany. Jadę już, 175 km mi zostało na rozładunek na Skalmierzyce. To jest Świętokrzyskim. Tak, Świętokrzyskim. Tam będę jechał, tam będę jutro rozładowywał. Bo dzisiaj mi tylko, no, ogólnie cała trasa od miejsca załadunku, na którym było szybka akcja wędka spawik, rachu ciachu plandeka, już ładowanie, bo chłopaki też chcieli iść do domu, bo do 18 pracowali, raz, dwa załadowane, wyjechałem, jadę. 195 km całej trasy było, no jeszcze, no 20 już ujechałem, jadę. Nie godzinę, no półtorej godziny jeszcze mi zostało na dzień dzisiejszy, resztę jutro, więc nie ma źle. No i tak jak wspominałem, no najprawdopodobniej pojadę na Małogoszcz po cement. Nie, chyba nie wspominałem. Nie wspominałem. No coś mi mówili, że z Małogoszczy będę tam jakiś cement brał, ale co dokładnie, to kij jeden raczej wiedzieć. Się okaże wszystko jutro. Bardzo męczący ten dzień dla mnie jest, jakiś taki dziwny. Nie mam weny w ogóle, kurde, żeby coś się odzywać. No niestety, tak nieraz takie dni się pojawiają. Ale jak to kiedyś wspominałem, muszą przejść te ciemne dni, żeby były te jasne. Okej, moje mordeczki. Widzimy się i słyszymy się, no nie wiem, jak gdzieś znajdę sensowne miejsce jeszcze za dnia do zaparkowania, jeszcze będzie w miarę widno, to się odezwę, a jak nie, no to widzimy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio. Taka oto sytuacja, jak zwykle fokus wariuje, woda się grzeje, będzie mycie na naczepie. Stoję na parkingu za Olsztynem, dalej nie chciało mi się jechać, bo nie wiem, kurde, czy tam są jakieś tam parkingi, nie pamiętam, a nie chciało mi się dalej. Ile pojadę? Pół godziny i tyle. A jutro spokojnie na 7:30, jak rozładunki są, spokojnie zdążę. Więc widzimy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio rano.
Halo, witam, witam. W piątek, piąteczek, piątunio. O poranku. 6:28. Ja już sobie ponad godzinkę jadę. Godzinę 15. Mam jeszcze 44 kilometry. I to hurtownia jest Osadowski. Osadowski. Nie napiszą cymbały, że to hurtownia adresu konkretnego, tylko tak wszystko się człowiek sam musi dowiedzieć. Jakbym się dodzwonił, to żebym się dowiedział dopiero ulicę, bo przecież ciężko jest kurna napisać w SMS-ie adres rozładunku. A teraz nie jeżdżę pod kurde moim oddziałem chorzowskim, tylko w zastępstwie wzięli oddział Wrocław. Kazimierza Wielka. Wrocław przejął, tam od nas są na urlopie i tak kurna. Jakoś nie wiem, nie mogę tak wyczuć. No ale dobra, no piątek, piąteczek, no rozładować, no i nie wiem, czy tamten na Małogoszcz jechać, bo on coś wspominał, czy jak, czy srak, kurde bela. Dobra, odezwę się później, bo tu mi SMS-y poprzychodziły jakieś. No i moi drodzy, skręcam tutaj? Chyba tutaj. Gdzieś tu skład będzie. Nie no, widać duże opony na tym darcie, to może. Może tu będzie ten skład. Ale słoneczko daje, ale daje słoneczko. Ja mam tak upieprzoną sklep paszowy, no tak, tutaj. Tak mam upieprzoną szybę, że o Jezu, o Jezu, o Jezu. Gdzie ja mam jechać? Tam mam jechać? Chyba tam. Nie, tu jest też Osadowski. Tu jest ten skład. Nawozy. Tam, okej. No dobra. To my sobie staniemy z boku. I poczekamy, bo to od 7:30 miało być. Moi drodzy, rozładowałem tam, w tym Skalbimierzu. I pędzę na Małogoszcz, na cement, na farsz. Cementa załadować i na poniedziałek do Mińska Mazowieckiego. Rozładunek. No i dobrze. Może być. Ciekaw jestem tego Lafarge. Tam różnie bywa. Ale ładny widok jest, nie? Są te, co to jest? Te świętokrzyskie już. Fajne. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Retarderek. A mój byku. No cóż, no jeszcze zostało 5 dyszek, 50 km tam do nich. I może jakimś cudem się uda. No czasu to ja dzisiaj mam, ale wiadomo, im wcześniej bym był w domu, tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej.
No i moi drodzy, jestem już na magazynie. Kolejny jestem tu do podjazdu. Za tym MacTransem mam podjechać do załadunku i jego już praktycznie kończę. No i ja podjadę, załaduję i można jechać do domu. Pasuje. Pasuje mi jak ulam. A do domu stąd ile będę miał? Zaraz to zobaczymy. No niedługo będzie. Stówkę? Stówkę. Koło stówki. Trendy, ale... No i moi drodzy, załadowany. Tak jak wspominałem, jadę. Tylko trochę kilometrów nadłożyłem, bo w Opusznie droga na Końskie jest zamknięta. I trzeba było jechać w kierunku Kielc do Miedzianej Góry. I w Miedzianej Górze dopiero na 7.4 i tutaj rąbać. Czyli doszło zdrowo, bo ponad, będzie tak ze 35-40 km doszło. Doszło więcej. No ale co się zrobi? Co się zrobi? No i pędzę. No i teraz też mi zostało 63 jeszcze. Ale już tu jest drogę 74, to wiem, że tu nie ma niespodzianek. Jedzie się elegancko, jadę do Żarnowa i później tam obieram kierunek Opoczno i na bazie. No i co, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, ile mam tego materiału, jak długi będzie ten, ale chyba raczej nie będzie zbyt długi. Może będzie standardowy, nie wiem. No ale no cóż, no, żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym tygodniu, w kolejnych moich trasach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.